dochodzi północy, ten pożałowania godny spektakl się zakończył. To znaczy obrońcy Gora dali radę i spowodowali, że pracownik izby pan Roch dzisiaj nie dał rady zrobić tego, na co ma zlecenie. Tak jest, no w zasadzie nie wiem, po co my tu stoimy, bo wiadomo, jaka decyzja zapadnie w tej sprawie, w zasadzie już zapadła. Na pewno to będzie zgoda na zatrzymanie i doprowadzenie przez policję. Także no nie jest to jakieś kino akcji i coś bardzo intrygującego. Nie jest to fajny film, jeśli zna się zakończenie. W zasadzie czekamy tutaj tylko po to, żeby podziękować moim obrońcom, którzy 11-12 godzin spędzili na sali rozpraw. No znaczy, żaden normalny sąd nie obraduje do północy, no ale mówię, normalny sąd. Idą. To nie jest sąd, to są izbiarze, to jest nielegalny organ. Lewa kieszeń. Lewa kieszeń. Czy wy macie siłę, panowie, z ogromnym szacunkiem, naprawdę, 12 godzin, macie siłę coś jeszcze komentować? Pobiliśmy rekord izby dyscyplinarnej. Chyba nie tylko izby dyscyplinarnej. Jesteśmy w procesie. Ale żeście obstrukcją uprawiali, utrudnialiście. Pomijając historycznie kwestie dotyczące wniosków prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania, gdzie wiążą sąd i strony określone terminy wymagane przepisami kodeksu postępowania karnego, no to chyba jest niebywałe, żeby postępowanie w sprawie, jak to się mówi, incydentalnej, a tak naprawdę sprawy w zakresie podstawowych praw i wolności, toczyło się prawie 12 godzin i można zadać retoryczne pytanie, po co ten pośpiech, ale odpowiedzi... Z uwagi na to, że pytanie jest retoryczne, to publicznie nie będziemy udzielać. A jakie wrażenie w ogóle pan pracownik izby sprawiał, pan Roch? Na koniec zmęczonego nieco, to znaczy wydaje nam się, że doszliśmy do pewnej sytuacji, kiedy strony przestały mieć kontakt z rzeczywistością, więc sąd się stał tak naprawdę miejscem wirtualnym, ponieważ już żadne komunikaty nie docierały. Co chwila wydawało nam się, że są przerwy na konsultacje, po czym trwało napór, żeby skończyć w pewnym momencie. Siły witalne chyba wszystkich się skończyły, w związku z tym mamy czas do jutra, żeby dokonać, że tak powiem, dzieła. Panie Mastosie, jak to tam był z prokuratury krajowej? Pan Stanisławczyk czy ktoś inny? Tak, zakładamy. Ale tam dzisiaj obecny był pan Stanisławczyk? Tak. Tak. Zorientował się, że posiedzenie się skończyło na dzisiaj, czy? Jeszcze aha, to dobrze, chwała Bogu. Nie przejawiał aktywności, natomiast... Nie, powiedział dobranoc. Natomiast nie możemy z uwagi na grożące nam sankcje karne zdradzić, co było przedmiotem posiedzenia. Natomiast dostrzegliśmy pewną obrzydzenie do konstytucji, bo artykuł 45 mówi jednak o potrzebie dzielenia się przebiegów postępowania ze społeczeństwem, z mediami, no co do przewodniczącego tej potrzeby nie dostrzegliśmy, także tak jak zostały usunięte organizacje, tak nie została publiczność dołączona, no i nie dostrzegliśmy jakiejś chęci dotarcia do prawdy, więc bardziej nam to przypominało no, pewną próbę upolowania sędziego niż próbę poddania jego zachowań osądowi, więc mamy trochę takie mieszane wrażenia, czy byliśmy w instytucji, która powinna być sądem, czy bardziej na polowaniu, no bo mówię, mi to bardziej przypominało po prostu pogoń, no ale wydaje mi się, że staraliśmy się jednak doprowadzić do tego, żeby jakieś standardy
ze wschodu przesunąć trochę w kierunku centrum. No i wydaje mi się, że jakieś pedagogiczne żeśmy działania osiągnęli, bo po 12 godzinach zresztą właśnie idziemy zawiadomić inspekcję pracy o znęcaniu się nad pracownikiem, bo bez przerwy protokolant, czyli człowiek na etacie, był wykorzystywany do potrzeb politycznych i realizacji pewnego zlecenia, więc wydaje nam się, że doszło do naruszenia prawa, no ale staraliśmy się prowadzić edukację w zakresie przepisów krajowych, konstytucyjnych, zagranicznych. No, nie osiągnęliśmy jeszcze pełnego sukcesu, ale cały jutrzejszy dzień przed nami, także będziemy próbować. Ale właśnie, bo niepokojące jest nie tylko to, że nie doszło dzisiaj do aprobaty dla prokonstytucyjnej wykładni przepisów krajowych, ale wręcz do zaprzeczenia istocie przepisom procedury, bo wielokrotnie dzisiaj byliśmy świadkami tego, że reguły proceduralne były po prostu całkowicie pomijane i rażąco wręcz niekiedy naruszane w sposób, który przyprawiał nas w zdumienie. Zobaczymy jutro, panowie, jak to się wszystko skończy. Jeżeli możecie, jak się zwracaliście do tego pracownika izby? W jakiej formie? Różnie, ale... Ale nie używałeś formy w Wysokim Sądzie. No. Tej chyba rzeczywiście nie. Pan przewodniczący, organ, izba dyscyplinarna. Różnie. W pewnym momencie żeśmy zaczęli wątpić, czy... Słuchajcie, jest 12 godzin pracy, także pozwolicie Państwo, że się oddalamy celem wykonania prac zleconych nam przez Izbę Dyscyplinarną, bo musimy jeszcze... Wielki szacunek od wszystkich. Dziękujemy panowie. Dziękujemy!